Wrzesień we wszystkich samorządach, Szanowni Państwo, to czas, kiedy rozpoczynają się prace nad nowym projektem budżetu, nie inaczej z Grudziądzu. Przypominam, nowe rozdanie na 2022 rok. Radni klubu Koalicja Obywatelska wcześniej już wnioskowali do Pana Prezydenta, zgłaszając swoje wnioski do budżetu na 2022 rok. Słuchając się oczywiście w swoich wyborców, patrząc na okręgi wyborcze, z których startowali, ale przede wszystkim patrząc także i posiłkując się programem wyborczym, w którym Koalicja Obywatelska szła do wyborów w 2018 roku. Nasze wnioski, drodzy Państwo, do budżetu na 2022 rok podzieliliśmy na jakby takie cztery podetapy: edukacja, bezpieczeństwo, rekreacja i infrastruktura drogowa. I o tym dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, o tym chcielibyśmy dzisiaj poinformować albo przypomnieć mieszkańcom, a także naszym wyborcom. Pozwolę sobie rozpocząć, Szanowni Państwo, od rekreacji. Jednym z pierwszych wniosków jest to, abyśmy wyobrażamy sobie, aby teren po dawnym kinie Tivoli, znajdujący się przy ulicy Legionów, został zmodernizowany. A ściślej plac zabaw, który od wielu lat wymaga takiej dobrej gospodarskiej ręki. Wyobrażamy sobie i przede wszystkim mieszkańcy wyobrażają sobie, że będzie to w pełni profesjonalny, ale przede wszystkim także bezpieczny plac zabaw, wyposażony w monitoring, wyposażony w oświetlenie. Chcielibyśmy, aby także było tam ławki, oczywiście, i wszystko to, co mogłoby umilić życie milusińskim, a także rodzicom. Dobrze byłoby, aby także na tym terenie znalazł się taki mini skatepark. Tu pozwoliliśmy sobie zresztą, tak jak pozostali koledzy mają na tych planszach, takie sztandarowe, nazwijmy to, nasze propozycje. Kolejnym tematem, drodzy Państwo, jest to stworzenie takiej przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na wysokości, albo powiem tak, po drugiej stronie marketu Carrefour. Tam dzisiaj funkcjonuje taki leśny zaułek, gdzie przyjeżdżają mieszkańcy Grudziądza, zostawiają auta, korzystają z chodnika, czy też ze ścieżki rowerowej wzdłuż trasy średnicowej. I tam chcielibyśmy, aby ta przystań, to tak nazwę, była także w pełni profesjonalnie zmodernizowana, wyposażona także, drodzy Państwo, w taką przestrzeń edukacyjną, nazwijmy to tak, aby wycieczki szkolne mogły także przychodzić tam i nieco uczyć się o dobrostanie leśnym naszych lasów grudziąckich. Drodzy Państwo, kolejny temat to budowanie skateparku w centrum miasta. Mamy już skatepark chociażby na osiedlu Strzemięcin. Chcielibyśmy, wsłuchując się w głos naszych mieszkańców, wyborców, aby taki skatepark profesjonalny powstał w centrum Grudziądza. Zapytacie Państwo, gdzie? Być może taki skatepark mógłby mieć lokalizację przy basenach naszych grudziąckich miejskich. Byłaby to na pewno frajda dla młodych ludzi, którzy uwielbiają tę część, nazwijmy to, wypoczynkowo-rekreacyjną, a z pewnością centrum miasta o taki przybytek, gdyby się wzbogaciło, na pewno spowodowałoby spory uśmiech na twarzy młodych ludzi. Kolejna rzecz, drodzy Państwo, utworzenie plaży i boiska do siatkówki na Błoniach Nadwiślańskich. Mamy piękne Błonia, możemy chwalić się Wisłą, a więc w tym najlepszym okresie, lipiec-sierpień, gdzie słońce grzeje, nasi mieszkańcy mogliby korzystać z plaży, natomiast ci, którzy chcieliby pograć w siatkówkę na specjalnie przygotowanym boisku. I kolejna rzecz to budowa siłowni plenerowej na wysokości Kalinkowej 66, z tyłu, jeśli chodzi właściwie, to są części skarpy, jeśli dobrze pamiętam. Tam jest taki, drodzy Państwo, problem, bo te tereny są dosyć skąpe, jeśli chodzi o tereny miejskie, a więc tu ze strony miasta, wsłuchując się w głos, raz jeszcze powtarzając naszych wyborców, tam byłaby chyba najlepsza lokalizacja dla tego typu plenerowej siłowni, z której nie tylko młodzi, ale także i starsze osoby w wolnych chwilach mogłyby korzystać. I wreszcie, drodzy Państwo, wybiegi dla psów. To, co z zazdrością, z pewnością spoglądamy na inne miasta, chociaż dziś możemy się pochwalić takim wybiegiem dla psów na osiedlu Strzemięcin.
na osadzie Gród. Ten wybieg dla psów powstał z budżetu obywatelskiego. Natomiast takie wybiegi dla psów chcielibyśmy, aby powstały w centrum miasta oczywiście, ale także i na osiedlach, na osiedlu Rządz, Mniszek i tak dalej. I myślę, że właściciele czworonogów spokojnie, w sposób bezpieczny, profesjonalny mogliby spędzać tam czas, a przede wszystkim nie martwiąc się o bezpieczeństwo swoich czworonogów. To jeśli, drodzy Państwo, chodzi o rekreację, oddaję głos teraz kolegom, jeśli chodzi o kolejne punkty naszych wniosków do budżetu. No, chcielibyśmy także utworzyć monitoring na ulicy Podgórnej ze względu na bezpieczeństwo. Jest to ciemna ulica, dochodzi tam naprawdę do zdarzeń takich, które powodują, że policja, pogotowie tam jest bardzo częstym gościem na tej ulicy, dlatego chcielibyśmy wprowadzić monitoring na tej ulicy. Oczywiście dla podniesienia bezpieczeństwa chcielibyśmy również inteligentne przejście dla pieszych na Strzemięcinie na wysokości targowiska. Jest to bardzo często uczęszczane miejsce i dlatego wydaje nam się, że takowe przejście dla pieszych jak najbardziej by tam pasowało. Oraz chcielibyśmy też utworzyć bezpieczne skrzyżowanie dla rowerzystów na drodze ścieżce rowerowej na ulicy 18 Pułku Ułanów. Też tam jest duży ruch samochodowy i tam wypadałoby, żeby nasi rowerzyści, cykliści mogli bezpiecznie tam się przemieszczać. Dlatego te podniesienie bezpieczeństwa w tych miejscach jest jak najbardziej zasadne. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o infrastrukturze drogowej, to nie możemy zapomnieć o remontach, oczekiwanych remontach ulic na osiedlach i w centrum naszego miasta. Jeżeli mówimy o ulicach osiedlowych, to mamy tutaj na myśli praktycznie wszystkie osiedla naszego miasta, czy to Lotnisko, Rząd, Strzemięcin, to jest w sumie 29 ulic, w tym również takie osiedle, gdzie mieszkańcy czekają kilkadziesiąt lat, jak chociażby osiedle Mały Kuntersztyn, czy ulica Kościuszki. Wiemy, że jest w naszym mieście bardzo dużo do wyremontowania ulic, z którymi na co dzień poruszają się mieszkańcy, dlatego zgłosiliśmy do projektu budżetu na 2022 rok 29 ciągów ulic zlokalizowanych na różnych osiedlach i w centrum miasta. I to jest powiedzenie panu prezydentowi swoistego sprawdzam, ponieważ gdy rozmawialiśmy z panem prezydentem w pierwszej połowie bieżącego roku, wówczas zgłaszaliśmy te ulice, które zdaniem mieszkańców w pierwszej kolejności wymagają remontu. Pan prezydent wprowadził je, projekty budowlane czy projekty techniczne do tegorocznego budżetu. Mówiliśmy, że nie chcemy, aby to były pułkowniki. W związku z tym mówimy, sprawdzam panu prezydentowi i chcemy, aby w przyszłorocznym budżecie miasta zostały zapisane środki już nie na dokumentację, bo ta już będzie, ale na remont konkretnych 29 ulic w centrum i na osiedlach naszego miasta. Kolejny punkt to zagospodarowanie pętli autobusowej oraz budowa chodnika wzdłuż ulicy Dębowej. Wiemy, że ta przestrzeń, czyli Owczarki, ten teren naszego miasta, tam jest wiele jeszcze do zrobienia. Dlatego też budowa chodnika wzdłuż najdłuższej ulicy tego terenu oraz zagospodarowanie pętli na pewno poprawi już chociaż w drobnym stopniu infrastrukturę na tym osiedlu, a jeszcze dodatkowo remont chociażby dwóch ulic, o które wnioskujemy właśnie w tej dzielnicy miasta, na pewno przyczyni się do polepszenia warunków funkcjonowania mieszkańców. Kolejne to budowa nowego lub rozbudowa istniejącego mostu nad Trynką na wysokości ulicy, na wysokości szkoły podstawowej numer 4. Wiemy, że ten most, który funkcjonuje dzisiaj, jest nie do końca bezpieczny, jest wąski. Zależy nam, tak jak powiedział tutaj pan radny Krzysztof Misiewicz, na bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego ten wniosek to jest wniosek infrastrukturalny, ale mający bezpośrednie powiązanie z bezpieczeństwem
bezpieczeństwem dzieci uczęszczających do rozbudowanej szkoły podstawowej numer 4. Kolejny temat, który zgłosiła nam tutaj radna Edyta Gonowska, to utworzenie targowiska na osiedlu Lotnisko. Wiemy, że kiedyś takie targowisko na tym osiedlu funkcjonowało. Wiemy, że mieszkańcy są zainteresowani, aby ono powstało, bo takie głosy docierają do nas radnych, do radnej Edyty Gonowskiej. W związku z tym zabezpieczenie środków na realizację tego zadania też oczekujemy, aby znalazło się w przyszłorocznym budżecie miasta. Szanowni Państwo, i mamy jeden chyba z bardziej drażliwych tematów, czyli oświata. Z oświatą można powiedzieć tak, nigdy nie jest tak, aby wystarczyło pieniędzy, które znajdują się w budżetach samorządów. I wszystkie samorządy w naszym kraju mają ten sam problem, jeśli chodzi o tę kwestię, czyli niedofinansowanie. No, natomiast nam udaje się w tej chwili przeprowadzić kilkanaście działań dotyczących oświaty. Ja tylko skupię się na tych najważniejszych, które w tym momencie staną się takimi sztandarowymi, czyli zaczynamy od termomodernizacji, która jest dla nas najważniejsza. Kwestia jest tego typu, że spora część budynków została zbudowana na przełomie lat 60. 80. I te budynki wymagają niestety przebudowy, zabezpieczenia, tak żeby zmniejszyć koszta chociażby energochłonności, i to miałoby w tym momencie przynieść miastu, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, oszczędności na przyszłość. Jedna z ważniejszych spraw, czyli dach 4 LO. Naprawdę niesamowitą rzeczą jest to, że udało się to liceum przenieść z powrotem do centrum miasta, że budynek, który w tej chwili 4 liceum zajmuje, tętni życiem i bezwzględną potrzebą jest doprowadzenie dachu tego budynku do takiego stanu, aby szkole nie zagrażało żadne zalewanie, żadne uszkodzenia dodatkowe. I tylko należy się cieszyć, że ta instytucja będzie funkcjonowała właśnie w ten sposób. Kolejna sprawa, modernizacja infrastruktury, czy to będzie szkoła podstawowa numer 9, czy na przykład trzecie LO, to jest chyba oczywiste i o czym tutaj nie ma specjalnie co dyskutować. To po prostu wynika z tego, jak te budynki wyglądają, jak funkcjonuje ich okolica oraz potrzeby tych szkół. Budowa boiska na terenie drugiego LO. To jest chyba, można powiedzieć tak, bolączka wielu, wielu lat funkcjonowania tej szkoły, gdzie boisko jakoś nigdy nie miało takiego wskazania, aby powstać i zabezpieczyć tą szkołę w takie miejsce. Oprócz tego tutaj warto zwrócić uwagę, że jeszcze mamy elewację tej szkoły, która wymaga w tym momencie remontu. Mamy zagospodarowanie terenu, czy to będzie jeszcze SP21, czy na przykład boisko SP15, które w tym momencie jest już, że tak powiem, no, zużyte i należałoby je ponownie zmodernizować, tak żeby dzieci mogły korzystać bezpiecznie z tego. No i rzecz, która może się wydawać paradoksalnie chyba no, najmniej ważnym punktem z tych wszystkich, ale tak nie jest. To są tablice interaktywne. Dzisiaj w szkołach funkcjonują głównie na bazie 1.3. W niektórych szkołach udało się założyć z różnego rodzaju funduszy tablice, które trafiały do szkół podstawowych na wyższym zakresie niż 1.3. Natomiast proszę Państwa, jakby nie patrzył, szkoły średnie wymagają już coraz bardziej nowoczesnego podejścia do kwestii nauczania. Tutaj można podawać przykłady, ale to będzie znaczyło, że jakąś szkołę można preferować bądź nie. Więc ja skupię się tylko nad jedną rzeczą. Ważne jest, aby ci młodzi ludzie, którzy teraz będą opuszczali mury szkół średnich w Grudziądzu, żeby byli przygotowani jak najlepiej do albo kontynuacji nauki, albo podjęcia pracy zawodowej. I to ma ich w tym momencie motywować i wspomagać. Dziękuję.